16 lutego wspominamy błogosławionego Mikołaja Paglia, zakonnika. Mikołaj urodził się w 1197 roku w Giovinazzo koło Bari na południu Włoch w rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec był prawnikiem, wysłał Mikołaja do Bolonii na północy Włoch, by tam studiował prawo. Pewnego dnia w kościele usłyszał on kazanie ojca Dominika Guzmana, założyciela zakonu dominikańskiego i późniejszego świętego. Mikołaj był tak poruszony tym kazaniem, że po jego zakończeniu poszedł do ojca Dominika i od razu poprosił go o przyjęcie do zakonu. Miał wtedy 21 lat. Od samego początku Mikołaj był bardzo gorliwym zakonnikiem. Już na początku pobytu słynął z tego, że potrafił nawracać Żydów na wiarę chrześcijańską. Był wiernym towarzyszem ojca Dominika. Przyjął wkrótce święcenia kapłańskie i zasłynął jako kaznodzieja. Dzięki jego staraniom powstały klasztory dominikańskie w kilku miastach włoskich. Pod koniec życia Mikołaj poprosił o zezwolenie z aktywnej działalności duszpasterskiej, by móc się dobrze przygotować na śmierć. Ksiądz Mikołaj zmarł na początku 1256 roku w Perugii i tam jest pochowany. Papież Leon potwierdził jego kult i 26 marca 1828 roku ogłosił go błogosławionym. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Mikołaj wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.